Dzień dobry. Nazywam się Anton Dudko. Pochodzę z Ukrainy i mieszkam w Gdyni. I to właśnie ty możesz zostać moim pracodawcą albo mi w tym pomóc. Na pewno wiecie, że sytuacja na rynku pracy obecnie nie jest najlepsza. A jeszcze do tego bardzo, bardzo niechętnie ktoś chce mieć do czynienia z obcokrajowcem. Zaczynając szukać pracy wstępnie jeszcze od maja tego roku i zgłaszając się na dziesiątki różnych rekrutacji otwartych, jeszcze nie miałem powodzenia. Dlatego postanowiłem uruchomić kampanię społeczną Find a Job in 40 Days, znaleźć pracę w ciągu 40 dni. To jest moje kolejne wyzwanie. Kim ja jestem? Kolejny Ukrainiec, który mówi z akcentem. Może tak, ale próbuję wszystkich przekonać, że nie tylko. Mając 22 lata, byłem już w 22 krajach. Właśnie przez ostatnie lata dużo podróżowałem, podejmując w różnych miejscach bardzo różne działania. I wylądowałem w Gdyni, gdzie szczęśliwie mieszkam przez ostatnie 10 miesięcy. Bardzo kocham to miejsce i dlatego stwierdziłem, że zostanę tu na dłużej. Więc jaką pracę może dostać Ukrainiec w Polsce? Na pewno coś zbudować. Niestety nie w moim przypadku. Ja szukam pracy związanej z językami obcymi, bo uważam, że w moim przypadku to jest właśnie ta moja wartość, którą mam do zaoferowania. Okrem polskiej mowy, ja rozmawiam ukraińską ta rosyjską mowami, bo to dwie moje rodne mowy. I also know English pretty well, and I can show you a few certificates to prove that. I use English professionally every day. Je parle aussi le français au niveau intermédiaire. І я ще розмовляю по-білоруську, хоча шкода, що вельми мало для кого це нечто значить. Und drei Bier, bitte. Posiadam różnorodne doświadczenie. Pracowałem jako stażysta przy eksperymentach fizyki doświadczalnej w laboratorium. Prowadziłem zajęcia z dziećmi przy różnych projektach. Właśnie uczyłem języka angielskiego jako nauczyciel w szkole w Kijowie. Robiłem to zarówno metodą tradycyjną, jak i online. A obecnie jestem wolontariuszem w ramach wolontariatu europejskiego. Pracuję w Gdyni przy organizacji międzynarodowych projektów młodzieżowych. A jeszcze mam dyplom wyższego wykształcenia w dziedzinie fizyki Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego. Jest z Kijowa, ale na pewno nie jest kijowy. A do tego jeszcze zaliczoną wymianę akademicką w USA przez 9 miesięcy. I nawet ważny paszport z ważną wizą. Oprócz tych doświadczeń brałem udział w wielu projektach międzynarodowych i doskonale znachodzę kontakt z ludźmi. Staram się zawsze być dobrą częścią tego środowiska międzykulturowego, ponieważ międzykulturowe środowisko bardzo mocno mnie inspiruje. Więc jeżeli jesteś w stanie zatrudnić osobę kreatywną i żądną wyzwania, a masz dla mnie pracę, która pozwoliłaby mi na rozwój osobisty i potrafisz udzielić odrobinę wsparcia, zdecydowanie proszę się ze mną skontaktować. Zapraszam na stronę internetową kampanii Find a Job in 40 Days, gdzie są podane również wszystkie namiary. Jak najszybciej, bo czas ucieka. So I am very excited to learn what my next job is going to be. And if you can support me in any other way, it will be much appreciated. Thank you. Dziękuję i dziękuję.